Polska dostała niepowtarzalną szansę. Z Unii Europejskiej w ostatnich latach przypłynęły do Polski miliardy euro, w ogromnej części przeznaczone na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Te miliardy euro, wydaje mi się, nawet jestem przekonany, spożytkowaliśmy bardzo dobrze, bo już jesteśmy w końcowym etapie wydawania tych pieniędzy. Takim przykładem jest Labs Warsaw, centrum, które jest utworzone w zakresie mikroelektroniki, optoelektroniki, nanoelektroniki, fotoniki, tych głównych obszarów, które tak naprawdę decydują o tym, co wydarzy się w elektronice tej klasycznej, jeśli chodzi o przyrządy, układy, systemy, światłowody, przesyłanie sygnału, techniki multimedialne w najbliższych latach. Zajmująca się strukturami o rozmiarach atomowych nanoelektronika to najbardziej zaawansowany obszar technologii nowoczesnej elektroniki. Obejmuje projektowanie, wytwarzanie oraz badanie elementów i układów półprzewodnikowych o wielkościach nanometrycznych, działających na granicy barier stawianych przez prawa fizyki. Prace prowadzone w laboratoriach Labs Warsaw koncentrują się na badaniach nowych materiałów do zastosowań w nanoelektronice, takich jak aktywne nanokrystality, nanokropki kwantowe, węglik krzemu, fulereny i grafen. Takie materiały pozwalają na tworzenie nowej generacji urządzeń półprzewodnikowych, zminiaturyzowanych układów scalonych o wysokiej wydajności, procesorów i biosensorów. Współczesne badania w zakresie mikroelektroniki koncentrują się wokół zagadnień zwiększania skali integracji oraz szybkości pojedynczych elementów półprzewodnikowych i układów scalonych oraz optymalizacji zużycia energii. Rozwiązania opracowywane i badane w laboratoriach Labs Warsaw znajdują zastosowanie w procesorach komputerowych, układach przetwarzania informacji, podzespołach komunikacji bezprzewodowej i systemach pomiarowo-kontrolnych, układach czujnikowych oraz układach scalonych do zastosowań specjalnych. Przykładem jest układ scalony Rosetta BIS, zaprojektowany i wykonany do eksperymentu kosmicznego Rosetta, którego celem jest zbadanie jądra komety 67P. Ważnym kierunkiem badań są prace nad technologiami pasywnej lokalizacji obiektów i nowymi rozwiązaniami trudno wykrywalnych systemów radarowych. Optoelektronika jest stosunkowo młodą gałęzią nauki, zlokalizowaną na styku technik elektroniki i fotoniki, wykorzystując możliwości, które stwarzają specyficzne właściwości światła, szczególnie światła laserowego. Optoelektronika znajduje zastosowanie w systemach telekomunikacji optycznej, monitoringu, optycznych sieciach czujnikowych, optycznym przetwarzaniu i zapisie informacji, diagnostyce i terapii medycznej, technikach wojskowych, a także w licznych urządzeniach codziennego użytku. Fotoniczne laboratoria zespołu Labs Warsaw prowadzą prace w zakresie projektowania i badania nowych rozwiązań dla warstwy fizycznej sieci optycznych, charakteryzacji pasywnych i aktywnych elementów światłowodowych, konstrukcji nowej generacji laserów i wzmacniaczy światłowodowych, układów fotoniki scalonej oraz systemów wizyjnych następnych generacji, w tym 3D. Dzięki inwestycjom takim jak Labs Warsaw, polska nauka staje się równorzędnym partnerem dla ośrodków z Europy Zachodniej, a także profesjonalnym zapleczem badawczo-rozwojowym dla innowacyjnego przemysłu elektronicznego w Europie. Uruchomienie Centrum Laboratoryjnego Labs Warsaw umożliwi zespołom badawczym Politechniki Warszawskiej podjęcie wyzwań naukowych na miarę XXI wieku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.